Dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot, Hugh Jackmanem, na buzi z bananem. Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games, solidny long shortik przed wami, moi drodzy, z gry reprezentującej jeden z moich ulubionych gatunków gier ARPG, Action RPG, Hack and Slash, moi drodzy. Już dawno to miałem dla was to nagrać, kiedy miałem po raz pierwszy styczność z pierwszą częścią Incredible Adventures of Van Helsing. Final Cut, pakiet, który scala fabularnie integruje wszystkie trzy części, które wyszły dotychczas w jedną płynną historię bez konieczności odpalania po zakończeniu na przykład pierwszej odpalenia drugiej części. Tu mam absolutnie wszystko naprawione, zsynchronizowane, połączone i potężna, długa, nieprawdopodobnie satysfakcjonująca przygoda was czeka. Moi drodzy, zaprezentuję wam dwie postacie. Będzie to Reuter Konstruktor, ale zmieńmy sobie postać. Dajmy sobie na przykład na nową, żeby zaprezentować wam trzech potencjalnych protagonistów, czyli jakby synów słynnego profesora Abrahama Van Helsinga, oczywiście legendarnego zabójcę wampirów z powieści Dracula Brama Stokera. Nie wiem, czy widzieliście właśnie, stąd przywitanie Hugh Jackman, właśnie Van Helsinga fabularnego, który na prośbę ojca wyrusza do Europy Wschodniej, by uwolnić ludność Borgowi spod tyranii szalonego naukowca Fulmigatiego. Moi drodzy, obrońca, oczywiście typowy tank, łowca nagród, typowy strzelec, władca żywiołów, typowy mag, umbralista, typowy, nazwijmy to, łotr, DPS, inżynier, to jest generalnie totalna zagłada, naloty, rakiety, pociski, taki egzoszkielet, zmechanizowana jednostka oraz konstruktor, którym zaczniemy sobie dzisiejszą przygodę, dzisiejszy odcinek, czyli osoba, nazwijmy go sobie takim technomancerem, na zasadzie, że przywołuje do życia, albo po prostu inżynierem, przywołuje do życia różne konstrukty, które pomagają mu w walce z lewitującą machiną bojową na czele. Moi drodzy, nie musimy, wznawiamy tryb fabularny, oczywiście cały czas towarzyszy nam duch Katriny, kto zna temat, ten wie, o co chodzi. I tu na dzień dobry pojawia się masakrycznie sympatyczny element, to znaczy rzadko spotyka się tak, żeby dialogi voice acting były tak doskonałe, a żarty nie były żałosne, tylko naprawdę trafne. Kiedy na przykład dajemy naszej przyjaciółce tematy do sprzedania, to ona mówi, a czy mogę sobie kupić coś słodkiego? I to była klasyka, jak mama wysyłała nas do sklepu, a czy mogę sobie kupić coś słodkiego? No dobrze, to będziesz miał za drogę. I takich tekstów tutaj jest mnóstwo, na przykład wraca z tych zakupów, mówi, a kupiłam sobie jeszcze fajne buciki. Także ta linia dialogowa, jeśli chodzi o Lady Katarinę i syna Abrahama, no to powiem wam, poważna sprawa. Graficzny majstersztyk, wypas, jeśli chodzi o szczegóły. Więc tak, tak jak mówię, ja tutaj gram, nazwijmy to po prostu inżynierem, gdzie podstawowy atak to jest granatnik, a atak kolejny to jest miotacz ognia. Tak, Royson. Wykonamy sobie kilka tutaj zadań. Generalnie mapy są świetnie zaaranżowane. Wietnam szmaty. Pięknie. Pod kątem exploringu wielu ukrytych zadań, misji, znajdziek, odwołań, easter eggów. Rąbanie i sieczenie w tej grze to jest absolutna przyjemność. To jest coś nieprawdopodobnego. Przeciwnicy płoną, opadają, ragdoll, miliard efektów cząsteczkowych, graficznych jakichś niuansów, jakiś podmuch, lawa, wybuch, dymy, łuski, no tego jest mnóstwo. I to co ubóstwiam, niby sześć postaci, a każdą gra się po prostu doskonale. Doskonale, dokładnie tak. No właśnie, flaki, zostają jeszcze części tego granatnika mojego z kolczatkami w ogóle, bo sobie wybrałem taki temacik. Proszę bardzo, kolejne zlecenie na terenie dzielnicy biedaków. Thank you, stranger. You saved my life. Yes, yes. So, what... The pale gentleman.
They dabble in arcane arts. Jak mogę odmówić? Jak mogę odmówić wysadzenia czegoś w powietrze? Też mi się tak wydaje. I tak. I teraz, żeby rozmaicić przekaz, o tam dostaw, jeśli odbija się ten granicz na wybucha, no to na przeciwników i można je ich rozwalać na miliard sposobów. Przejdźmy sobie tutaj do elementu systemu rozwoju postaci, który uważam jest jednym z najlepszych na świecie. Znaczy on przeszedł potężną metamorfozę. Każda inna część modyfikowała poprzednie, gdzie finalny produkt, czyli pakiet Final Cut, który ma wszystko w jednym miejscu, wszystkie trzy części, rozwinął to, uważam, bardzo, bardzo fajnie, ale nie dla wszystkich. Klasyczny ekwipunek, mnóstwo części elementu na wyposażeniu naszego protagonisty, pewna klasyka. Karta postaci, każda postać ma inne nazewnictwo pod kątem trzech najważniejszych cech. Ja tu akurat mam luzik bluzik, bo mechaniczna walka nie tylko wpływa na punkty mojego życia, ale też na zadawane obrażenia, tak? Potrzebuję dużo many, bo mana jest jakby paliwem do moich działek i miotaczy, na tej zasadzie. Tylko ta postać posiada tak zwaną tutaj platformę działową, która dodatkowo wspiera mnie w walce. Lady Katarina z kolei, tak jak ją ustawimy, tak działa. Wiadomo, że jestem zasięgowcem, to niech ona trzyma w ryzach na bliski dystans potworów za pomocą właśnie ataku w zwarciu. Jeśli jestem impaktowcem, tak, bliski dystans, zaraz sobie przejdziemy do strażnika, to walka z dystansu, a także może całkowicie nie angażować się w walce i dostanę za to boost do obrony. Tych niuansów, tych elementów jest tutaj mnóstwo. Lady Katarina oczywiście awansuje razem, z nami ma swój własny ekwipunek, zachowanie, tu wszystko możemy predefiniować. Umiejętności, na trzy kategorie: strażnik, ciało, duch. Poszedłem tutaj w element, że z ubitych przeciwników dostanę część jej many, czyli non-stop mam tą amunicję podmiotacz między innymi. Także tutaj tych niuansów jest mnóstwo, to zaledwie Lady Katarina, moi drodzy, kurwa jego mać, przechodzimy do umiejętności. Kurwa, patrzcie, nie? To nie jest drzewo, to jest las. To jest las i tego jest mnóstwo. Nie będę opisywał, bo nie mam 16 godzin, żeby opisać magię tego wszystkiego. Awansujemy, dostajemy punkciki za misje dodatkowe, główne również. I bach! Mamy permanentne boosty od 5 i 10 maksymalnego poziomu danej umiejętności, a także mamy tak zwane wzmocnienia, które wykupujemy za jeden punkcik, one potem już się dalej nie rozwijają. I co to daje? Przykładowo, weźmy sobie ten mój granatnik. Mogę do 3 poziomów ulepszyć materiał miotający wysokiej jakości, gdzie promień wybuchu będzie większy. Odbywa się to kosztem furii, obok oczywiście punktów życia, jak i many, które zużywamy i odzyskujemy oczywiście w ramach tam pokonywania przeciwników. Zademonstruję wam, będzie piękny jebut. Szykujcie, szykujcie japy. Tu sobie wyprowadzimy. Yeah. I płoną. Tutaj z kolei przeciwnicy się zapalają. Trójstopniowe naładowanie. Oczywiście im mocniejsze, tym więcej furii zżera, ale tym potężniejsze. I tutaj sobie ich podpalimy. No i oni się jeszcze zapalają. Ten zamroził. Jebut! Jak w człowieku demolce. Jeszcze raz. Pięknie. Z tym miotaczem ognia to nie pamiętam, kiedy w hack and slashu, nie będąc magiem z wiadomym czarem, działałem. Graficzny jest naprawdę wypasi. Każdy element ekwipunku widać. Mnóstwo jest tutaj niuansików. Proszę bardzo. Jest mnóstwo różnych ukrytych jakichś rzeczy. Warto wszystko zbierać, wracać, eksplorować. Lokacja startowa w myśl początkowego lasu uważam jest jedną z najlepszych lokacji w grach właśnie tego typu. Tam jest poukrywanych tyle rzeczy, tyle fajnych odwołań. Pamiętam, że pierwszą część przeszedłem strzelcem i strzelec posiada wszystkie moje ukochane umiejętności, czyli rozszczepiony strzał, maszynowy, przeszywający. Tego jest mnóstwo. Teraz sobie gramy. Nimi gra mi się świetnie. Dlaczego? Bo kto był na ostatnich 4 paintballach z rojek, ten wie, jak wygląda teraz mój sprzęt. Mam plecak amunicyjny, rurkę. Mniej więcej tak trzymam rączką swój karabin. Także ja się czuję jak na paintballu z rojek. Albo jak na paintballu z hejterami. Ale tak jak mówię, komentarze, voice acting, storyline, nawet
nie wiem, czy nie poniżam tej gry, porównując ją do hack and slasha. Dla mnie to jest taka przygodowa gra RPG z mocniejszym naciskiem na walkę, bo tu i questy są bardzo fajne, i exploring jest świetny. I naprawdę człowieka obchodzi, kurwa, ta fabuła w grze tego typu, co generalnie nie zdarza się zbyt często. Pięknie. Mamy to. Moi drodzy, to nie koniec systemu rozwoju postaci. Oprócz umiejętności mamy też aury, maksymalnie do 3, które permanentnie stale, powiedzmy, wpływają na coś. I ja tutaj sobie walnąłem coś takiego, że jeśli stoję w miejscu, zazwyczaj stoję w miejscu z miotaczem, bo inaczej się nie da z tego strzelać, to w tym momencie odnoszę mniej obrażeń. Potem sobie to ulepszę na 5 i 10 pod kątem zwiększenia regeneracji many, czyli ammo mi się będzie uzupełniało. I jeszcze zdrowia, czyli będę stacjonarną wieżyczką nie do powstrzymania. Mistrzostwo świata i każda postać ma swoje. Tytaniczna robota pod kątem aranżacji tego wszystkiego. To jest mnóstwo. Path of Exile to jest jedyna gra, która ma jeszcze bardziej rozbudowany system rozwoju postaci, ale nie wiem, czy tak samo atrakcyjny pod kątem różnorodności. Bo to są konkretne rzeczy, a tam jest plus 3, plus 2, czegoś bazowego i nic więcej. No ale opinie są różne. Mamy jeszcze atuty, które zdobywamy wraz z podejmowaniem pewnych decyzji, jak i wykonaniem misji pobocznych. Czyli dodatkowy jeszcze smaczek. Wszystko leveluje, dostajemy punkty za różne rzeczy i są różne drzewka. Także tutaj system rozwoju, endgame się nie nudzi. I to jest niesamowite. Cały czas jest po co, o co łoić. I to jest mega sprawa, tak? Fajne jest tylko nadmienię, że atuty zdobywamy też do wyboru, nie od razu, tylko potem, ewentualnie do wyboru, na podstawie różnych naszych działań. Na przykład ja przeszukiwałem każdego trupa, jaki tam leżał i dostałem hienę. I mogę sobie wybrać hienę, tak? Rozwaliłem tam wszystkie możliwe jakieś beczki z kwasem w jakichś lochach i dostałem tam, nie wiem, precyzję na przykład. Są bazowe, ale my powiększamy ich wachlarz potencjalnych właśnie tutaj atutów do wyboru poprzez nasze dodatkowe działania w świecie gry. Są jeszcze wyzwania, jest chwała, ale do tego przejdziemy sobie potem. Tak myślicie, ja pierdzielę, ta gra jest po prostu rozbudowana, o co tu w ogóle chodzi? To nie koniec, moi drodzy. Ta gra ma wmontowany w sobie bardzo sympatyczny tower defense, który swego czasu doczekał się osobnej gry. Osobnej gry, bo tak się ludzikom spodobał po prostu ten dodatek, także stwierdzili, że to wyodrębnią i stworzą coś osobnego, dodatkowego. I tak jak mówię, warto tutaj jakieś szczurze kości, nie wiem, ekwipunek, warto zbierać jakieś takie rzeczy, nie wiadomo kiedy one nam się przydają. Od czasu do czasu dostajemy jakieś takie zagadki filozoficzne. Jak zgadniemy, dostajemy lepszą nagrodę, jeśli nie, trochę gorszą. I każdą postacią gra się inaczej, ale po prostu tak samo miodnie. Come on, you deal in forbidden goods. Business must be thriving. I might just have what you need. Fine, I'll take it. Okej. Zarąbiście. Zmutowana przyjemna. Let's go fishing, shall we? No proszę bardzo, nawet zapomniałem, że to był taki motyw. No przez przypadek coś wypadło. Now that's a mean looking fish. Strange. For some reason I feel like I should. No. I takie bajer, gdzieś zarazem przynęte, to jest jakaś wędka. What? Pyknę to sobie i mi coś fajnego dropnie. No po prostu no mistrzostwo świata. Wszystko ładnie, schludnie opisane. Grafiki. Naprawdę od czasów Diablo 2 przez, nie wiem, Titan Questa, Grim Dawna, to jest jeden z najlepszych hack and slashy, w jakie grałem. Dlaczego? Bo się nie nudzi. On jest tak rozmaicony i tyle elementów w tym programie jest urozmaiconych. No czasem odbiera mi mowę po prostu. Muzyka jest bardzo klimatyczna, pasuje właśnie do atmosfery takiej, no, mrocznej Europy Wschodniej. Nie wiem, czy to się przypadkiem na mnie nie zemści, ale zobaczymy. Szczurza kość. Ile mamy? 3 na 5.
Okej. Okay. Jeśli chodzi o crafting, upgrade i tak dalej, niektóre przedmioty posiadają tak zwaną esencję, odpowiednią jej zawartość. I potem u specjalisty możemy sobie montować poszczególne właśnie esencje w dany przedmiot. Różne. To jest takie embedowanie klasyczne, tylko nie w formie kryształów, tylko esencji ogólnie. Także kochacie crafting? Macie crafting. Chcecie tworzyć, wyjmować przedmioty, w ogóle łączyć ze sobą miliard. Wszystko tu jest. Absolutnie wszystko. Dobra, nieważne. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą postać. Teraz tak. Zmieniamy sobie postać. Damy sobie Roysona, tutaj obrońcę. Tu jest słabiej rozwinięta postać. Wybieramy, wznawiamy tryb fabularny. W pewnym momencie się złapałem, że wszystkimi postaciami byłem w podobnym momencie, bo tak mi się fajnie grało i potem miałem dylemat, kurwa, czym grać, kiedy, co i jak. O właśnie, tu jest nasza baza. Nie wiem, czy będę wam pokazywał ten motyw Tower Defense. Po prostu jest coś takiego, że są kładki i klasycznie potwory przechodzą z jednego punktu do drugiego i my bierzemy czynny udział w obronie, dodatkowo stawiając pułapki na podłodze albo wieżyczki obok i upgrade'ujemy to oczywiście na miliard przeróżnych sposobów. Możemy resetować sobie wszystkie skillsy. Tutaj zaklinamy, rozszczepiamy, ulepszamy i łączymy esencje, przedmioty i tak dalej. Kowal w tym wszystkim, skrzynki. Wszystko, co najlepsze we wszystkich dotychczasowych hack and slashach jest w jednym miejscu. Gra może nie doczeka się jakiegoś mega promo, nie wiem, czy osiągnęła jakiś komercyjny sukces. Nie jestem przekonany. Wejdźmy sobie, gdzie ja byłem? Upiorny warsztat, główny plac. Muszę to sprawdzić na spokojnie. No, w sumie dobrze. Okej, okay, tu już Katarina wali na odległość. Nie mam zmechanizowanego towarzysza, bo to nie ta klasa. Ale tu tak samo, czy na dystans. Jest. Jak chcemy. Dobra. O! I to mam taki obszarowy atak. Po sobie są bardzo fajni. Ogólnie cały bestiariusz jest fajnie przemyślany w formie takich karykatur, efektów jakichś ponurych eksperymentów, hybryd czegoś z czymś, gówna z maszyną. Klasyka, nie? Ale tu jest to naprawdę świetnie zrobione. A! Ubóstwiam ten cios. Pięknie. I czekajcie, bo tu jest motyw Roysona. Z tego co pamiętam. Gdzie to było? Zaraz wam pokażę. To było gdzieś tutaj. Dobra, tu mamy naszego inżyniera. Okej. Okay. Gdzie był ten motyw z Roysonem? Zaraz to znajdziemy, spokojnie. Ja wiem, że ich jest w luj, a ja i tak jestem w stanie to wygrać. Dobra, żyry. Zwolnili mnie. A! Dobra. Chodźcie tu, gnojki. Naprawdę czujemy się takim motherfuckerem, takim w lujem. Gdzie idziesz? A, pięknie, cięty. Już nie będzie tak łatwo. O. Pokażę tylko motyw Roysona i jeszcze sobie zagramy inną klasą postaci. Trzecią, moją ulubioną. Wyjmujemy. Gin, bo jest motyw, ale nie będę zdradzał. To powinno być tutaj, kurczę, mam nadzieję, że się nie mylę, bo to było mega niedaleko. Ja wiem, mam iść tam na górę, coś zebrać. Ale czekajcie, czekajcie. Od
Dobra, no obawiam się, że nie wiem, czy to było tutaj. Cholera. A szkoda. Chociaż... Tak. Do not touch never. I to jest niebezpieczny generator. To jest czerwony przycisk. Jest mnóstwo czerwonych przycisków, których teoretycznie nie możemy naciskać, ale jak je naciśniemy, to dzieje się magia. Czasem wpadamy w pułapkę, zalewają nas wrogowie, ale nie ma problemu. Jeśli nam się uda, dodatkowe nagrody wskakują. Dobra, więc tak, tu wychodzimy. Tak, i teraz tak, zmień postać. Nowa. Łowcę nagród wam zaprezentuję. Wybieramy. Dajmy sobie zwykły. Nazwa... Rozkurw V13. Proszę bardzo. Główny wątek. Tu nie spoilerując, przyspieszamy temacik. Katarina. So this is how they welcome folk around here. Yes. Why? It is an ancient and venerable tradition. I tutaj możemy albo posługiwać się pistoletami, albo karabinem. Podobnie na przykład właśnie ten DP z dwoma sztyletami. Nie, że tu ma sztylet i tu ma sztylet, tylko ma dwa sztylety w jednym slocie. Tak samo jak ten w jednym slocie ma dwa pistolety. Każda postać ma trofeum, specjalne takie miejsce w ekwipunku, a także jakby taki slot dodatkowy. To znaczy, nie wiem, no niby mamy dwa pistolety, no to nie potrzebujemy czegoś innego. Ale tu jest forma peleryny. Jak mamy tego właśnie inżyniera z tym miotaczem ognia, to specjalny zbiornik zamiast peleryny, tak? Strażnik ma specjalny taki plecak na parę. Czyli zawsze jest jakiś taki dodatkowy element, jak na przykład jest łuk i kołczan jakiś specjalny, na przykład jak w Diablo, prawda? Także mega fajna sprawa. Tu na razie mamy tylko skill podstawowy. O. Dokładnie, tak? O. Nic z gościa nie zostało. Teraz będziemy awansować. Oczywiście jak to w przypadku postaci strzeleckich, serdeczny shift się przyda. Tutaj dosyć fajna scenka. Klasyka. That was stupid. I'm impressed actually. They do have a sense of... Także warto dotykać. Czasem zdradzę wam tipa. Warto zabijać króliczki. Albo rozmawiać z krowami. Rozwalać kurczaki. Tu nic nie jest bez znaczenia. To taki malutki tipik ode mnie. I eksplorujcie dokładnie. Mam oczywiście tutaj mapkę. Fajnie zaaranżowaną. Czy to roślinność, czy to światłocień, dzień, noc, chmura. Często bywa tak, że na przykład jak zbliżamy się do jakiejś, nie wiem, zielonego kamienia, to wszystko tak zajebiście manuje tą zielenią. Mega fajnie to wygląda. Kochani, następny poziom. I tak jak mówię, tu sobie weźmiemy oczywiście pociski wybuchowe. No tak, Roysomp, w końcu to ty. Nie, śród, moi drodzy. Kurna, śród. Robimy śród. Nie. O tak, to poproszę, to będzie świetne. Moi drodzy, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Dokładnie tak. Atak obszarowy. Pyszna sprawa. Jeb, ten akurat przyjął wszystko na klatę. Tu co mamy? Do obrażeń. Może się przydać. Zaraz będzie klasyczny goblin ze skarbem, który nagle się pojawia i szybko znika, i trzeba w niego nawalać, żeby zrzucał skarb. Mamy oczywiście i mimiki. Dobra, naładuj. O, pięknie. A naładujmy bardziej. O, pięknie. Wszyscy. Jak moja serdeczna Amazonka w Diablo 2. O, jest. With a bag full of treasure.
Także moi drodzy, to by było na tyle. Nie przedłużając, gra jest śliczna, płynna, satysfakcjonująca, nieprawdopodobnie rozbudowana. Klasy nie są na siłę, nie są na doczepkę. Absolutnie każdy tu znajdzie coś dla siebie i otrzyma to w delikatnie zmodyfikowanym klimacie. Ale nie czytajcie tego, że w zbędnym niepotrzebnym klimacie. Co to, to nie. To jest prawdziwa przygoda. To nie jest typowy hack and slash, że idziemy, napierdalamy, sobie myślimy, ej, co ja sobie jutro nagram i tam napierdalasz tam. Albo kurczę, co sobie dzisiaj zobaczę, mam ochotę na burgera i ta gra przychodzi się sama. Nie, to naprawdę uczestniczysz w tej przygodzie, jesteś ciekaw, co się stanie. No nie wiem, jak za czasów Diablo 1, gdzie naprawdę tam była jakaś historia i chciało się poznać jej tajemnicę. Tajemnicą gry Van Helsing Incredible Adventures. Najlepiej w wersji Final Cut, żeby mieć wszystko w jednym pakiecie. Tajemnicą jest zajebistość tego programu, po prostu. Jeśli kochacie hack and slashe, to jest tytuł jak najbardziej obowiązkowy. Genialna jedynka, bardzo średnia dwójka, troszeczkę lepsza trójka od dwójki, ale nie lepsza od jedynki. Nieważne, jak to idzie tutaj ładnie ciągiem, będziecie bawić się świetnie. I myślę, że udało mi się zaprezentować wam wiele elementów, części składowej tego programu, mimo że to materiał musiałby trwać 5 godzin, naprawdę, bo pisał wszystko. Część musicie odkryć na własną rękę, ale tak jak mówię, jest po co walczyć, jest po co zdobywać i złoto, i te punkty, planować sobie build. Można to resetować w późniejszej fazie, zagrać w ogóle w inną stronę. I tak jak mówię, w ramach jednej postaci mamy 6 jakby różnych postaci, w zależności w jaką stronę pójdziemy, jednym bohaterem z 6. Moi drodzy, to było na tyle. Patryk Rojorewski, Long Shortik. Polecam jak Diabli. Nie, polecam jak Helsing. Serdeczna tarcza, trzymajcie się. Gajas. Yeah, yes.